Ten odcinek będzie bardzo emocjonujący, dlatego że moim zadaniem jest przejść labirynt, który sama wykonałam, ale to przejście labiryntu odbędzie się w bardzo niestandardowy sposób. Dziękuję wszystkim swoim wspierającym za pomoc w rozwoju kanału. No czasami przychodzą mi głupie pomysły do głowy i tym razem pobrałam sobie modyfikację, która pozwoli mi poruszać się w dość niestandardowy sposób, dlatego że będę mogła sterować Simem poprzez klawisze WSAID. Ja jestem fanką takich dziwnych modyfikacji, dlatego zobaczymy, jak sobie poradzę w labiryncie. Jeżeli chodzi o sterowanie Simem, wierzcie mi na słowo, to wcale nie jest łatwe. To nie jest tak jak w przeciętnej grze, że możemy sobie sterować postacią. Tutaj to wygląda troszkę inaczej, zwłaszcza że jeszcze do tego wszystkiego dochodzi nam praca kamery. Także trzymajcie za mnie kciuki, a właściwie to kliknijcie łapkę w górze, bo lecimy z tematem. No dobra, okej, śmiesznie to wygląda, trochę ta kamera zacina, no ale myślę, że damy sobie jakąś radę. Okej, no jest nieźle, może być trochę trudno. No ale dobra, słuchajcie, idziemy w takim razie i myślę, że skręcimy sobie w lewo. Oj, coś czuję, że to będzie trudne. O nie, jestem w krzaku. Okej, dobra, jest źle, dobra. Ten labirynt jest dość prosty, bo oczywiście nie będę ściemniać. Wspomagałam się labiryntami, które są dostępne dla dzieci, więc kurczę, trochę nie wiem jak idę. Co tutaj jest? A, dobra, tu jest ślepa uliczka. Ojej. Wspomagałam się labiryntami dla dzieci na poziomie łatwym, także od razu tutaj wam powiem szczerze, że rozrysowanie go i tak dalej, tutaj tak jak mówię, skombinowałam sobie z jakiejś tam strony internetowej. Myślę, że jeżeli coś takiego wam się spodoba, taki durny challenge, to oczywiście bardzo chętnie kiedyś sobie zrobię jeszcze labirynt na przykład bardziej zaawansowany. Dobra, słuchajcie, może tutaj pójdźmy. Tutaj jest też ślepa uliczka. Dobra, dobra. Wow. I teraz jak stąd wyjść? Zgubiłam się totalnie. To jest śmieszne, słuchajcie. Jak będziecie chcieli, to faktycznie myślę, że taki labirynt na zaawansowanym trybie moglibyśmy sobie ogarnąć. Ej, trafiłam w ślepą uliczkę. Oj, tutaj jest jakiś przebłysk. To nie. Czyli jestem chyba na granicy gdzieś tutaj. Ej, zgubiłam się. Moje pierwsze zgubienie się. No dobra. Ja nie mam w ogóle orientacji w terenie, więc ja powiem wam szczerze, że ja nie za bardzo wiem, gdzie iść. Ale zrobiłam już, widzę, że kilka naprawdę srogich kroków na marne. Może tutaj w takim razie, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Może tu. O Jezus. O Jezus. Niesamowite, uwielbiam ten challenge, uwielbiam naprawdę. O nie, znowu ślepa uliczka. Totalnie nie wiem, gdzie iść. Ej, ja się zgubiłam. Ja się totalnie zgubiłam. Nie gadaj, gdzie ja mam iść? Nie wiem, nie. Ej, ja wróciłam do punktu wyjścia. Ej, to w ogóle, ja pierdzielę, jaka wiocha. No tak. No to sobie poszłam, słuchajcie. Okej, czyli tam na lewo nic nas nie spotka, więc idziemy po prostu w prawą stronę. Zamiast przejść labirynt, udało mi się z niego wyjść. No to jest po prostu hit. Oczywiście wyjść wejściem. Idziemy, słuchajcie, dalej. To jest ślepa uliczka? Tak, to jest ślepy zaułek. Okej, dobra, w porządku. Cofamy się. Idę tak trochę na ślepo. Okej. Labirynty są pod tym względem fajne, bo faktycznie można sobie pokombinować, jeżeli chodzi o stopień trudności. Znowu weszłam w ścianę? Ja pierdzielę. Dobrze, to jest takie łatwe, bo inaczej bym je ogarnęła. Znaczy, poziom trudności jest łatwy, ale i tak mi idzie strasznie ciężko. Ja się obawiam, że ja znowu wychodzę z tego labiryntu. Czy to jest wyjście, wejście? Nie mam zielonego pojęcia, to ślepa uliczka. Ja pierdzielę. Co ja robię? Nie wiem, tutaj? A tutaj co jest? Też ślepa uliczka. Czy my przypadkiem już tutaj nie byliśmy? Nie, no kochana, nie zawieszaj się. Proszę cię, nie zawieszaj się. Idź. Kojarzę tą drogę. Tutaj już byliśmy i ja tutaj weszłam wtedy w jakąś uliczkę, nie ten, tylko tą. Ja myślę, że jesteśmy blisko wyjścia. Jezus, jak to zacina. No nie jest to doskonałe. Znowu ta ślepa uliczka. Ej, w ogóle tu jest wyjście? Ja chyba zrobiłam wyjście normalnie, nie? Dobra, idę tędy. Ale wiecie co? Tak wygląda każda jedna moja przygoda w prawdziwym, każdym jednym labiryncie. Kiedy ja wchodzę do labiryntu, po prostu to jest jedna wielka masakra. Nie jestem w stanie na przykład z tego labiryntu wyjść. Nie wiem, po prostu nie radzę sobie. Mam naprawdę braki, jeżeli chodzi o orientację w terenie. Potrafię się zgubić nawet na najprostszej ulicy w jakimś tam, wiecie, konkretnym mieście. Serio, naprawdę znowu weszłam w tą samą uliczkę? Ja chyba błądzę? No, na tym polega labirynt, nie? Wiecie co, poczekajcie. No dobra, no nie chcę oszukiwać, no! Ale nie umiem z tego wyjść. Nie wierzę po prostu. Ja nawet sobie pomyślałam, że nie, na pewno ten labirynt uda mi się szybciej ogarnąć i w ogóle nie będzie żadnego problemu, więc powinnam go sobie zrobić troszkę trudniejszego.
ale nie. Ja widzę, że tutaj po prostu mam totalny problem. Kurczę, no. Ogólnie w tej modyfikacji, z tego co zauważyłam, można przechodzić spokojnie przez ściany. Tylko ja sobie to zablokowałam, żeby móc faktycznie, wiecie... O, tu jest jakieś przejście. O, chyba dobrze, w końcu poszłam. Myślałam, że to jest ślepa uliczka, a tutaj jednak nie ma ten. Ogólnie można przechodzić przez ściany, jakby simy mogą sobie na spokojnie chodzić przez nie. Natomiast ja sobie specjalnie to wyłączyłam, żeby właśnie, wiecie, nie wyjść od razu po prostu długą, prostą z labiryntu. Także chyba wiecie, o co mi chodzi. Ej, chyba wyszłam z tego takiego dziwnego miejsca, więc chyba idziemy... Widzę wyjście! Jest, słuchajcie, udało się! To jest inne wyjście? O nie, udało mi się, wyszłam, tylko niestety, ale czy ja się przycisnę przez ten krzak? Nacisnęłam odruchowo spację, żeby moja postać przeskoczyła. Generalnie oficjalnie wyszłam z tego labiryntu. Niestety moim błędem było to, że zostawiłam sobie tutaj te krzaki, no ale to musicie mi wybaczyć. Ogólnie udało mi się, wyszłam z tego, więc myślę, że to naprawdę było całkiem spoko doświadczenie, ale wiecie co? Korci mnie jeszcze jedna myśl i z powrotem przesunę swoją postać tutaj, chodź moja droga, i myślę, że po prostu zrobimy taki myk, że spróbujemy w tej chwili przejść ten labirynt i jeszcze raz, ale tym razem w trybie pierwszej osoby. Jestem ciekawa, jakie wtedy będą wrażenia. Ja powiem wam szczerze, że ja już nie pamiętam tej trasy, ale żeby nie było, ja sobie tutaj nie chcę absolutnie ułatwiać, tylko wręcz przeciwnie, chcę sobie jeszcze bardziej utrudnić, więc sobie z powrotem zatarasuję tutaj dróżkę, oczywiście dobuduję tutaj murek, żeby nie było, i stworzymy wejście w zupełnie innym miejscu, chociaż częściowo, na przykład tutaj i tutaj i tutaj. O, proszę ja was bardzo. Tej trasy w ogóle nie pamiętam. Faktycznie wiem, gdzie, w jakim miejscu mniej więcej spodziewać się tego, ale myślę, że możemy sobie przejść tędy czy coś. Nie wiem, będę kombinować. Mam nadzieję, że to wyjdzie. No i oczywiście do tego wszystkiego potrzebuję trybu pierwszej osoby i w ogóle chciałabym, żeby w tym labiryncie deszcz nie padał. Okej, okay. No dobra, jest wesoło. O nie, to jest ten tryb. O, co tu robi dostawca pizzy? Dobra, słuchajcie, idziemy w takim razie. Podejdź tutaj. Obawiam się, że może być nawet lepiej. Trochę będzie bardziej kołysać, ale wszystko będę generalnie widzieć, tak będzie mi łatwiej po prostu tym simem chodzić, tą simką w sumie. No nie wiem, słuchajcie, spróbujmy. A czy tutaj jest jakieś przejście? Okej, okay. Dobra, podejdź jeszcze tutaj. Tu chyba robię kółko? Nie robię kółka. Aha, dobra. Obudziła się właśnie we mnie syrena. Dobra, idziemy jeszcze raz. Cyk. Jest super. To jest naprawdę niesamowite uczucie, bo idę sobie tą simką po prostu gdzie tylko chcę. I to nawet całkiem sprawnie. Okej. Już szczerze wam powiem też, że nie pamiętam, gdzie robiłam wejście. Myślę, że w drugą stronę, bo widzę, że tutaj chyba są już obrzeża tego labiryntu, a przynajmniej jego lewej strony. Nie wiem. No ale dobra, idziemy. Myślę, że jakoś nam się tutaj uda przejść. Nie wiem, zobaczymy. Kurczę, jeżeli chodzi o prawdziwe labirynty, mam średnie wspomnienia. Nigdy mi się nie udało samej wyjść z labiryntu. Zawsze musiałam się gdzieś tam posiłkować mapą. Aha, to jest ślepa uliczka. No świetnie. Więc, że tak powiem, nie jestem samodzielna w takich miejscach, a szkoda. Ja ogólnie, tak już wam mówiłam, potrafię się normalnie w mieście zgubić, takim naprawdę prostym, niezłożonym. Niejednokrotnie musiałam się wspomagać GPS-em, bo totalnie po prostu nie umiem czasami przejść z ulicy na ulicę. No ale, no niestety, no, człowiek nie jest we wszystkim dobry. No przynajmniej tak mi się wydaje, że ja nie mam do wszystkiego talentu. Są rzeczy, w których jestem dobra, a niestety są rzeczy, w których po prostu potrzebuję trochę więcej pomocy. No ale dobra, jakoś mi to idzie, jakoś jest nawet całkiem spoko, całkiem przyjemnie się klika. Ej, ja chyba wyszłam. Niesamowite. Wyszłam z labiryntu. Czym? Wejściem. Z powrotem. O, ja pierdzielę, jaki wstyd. Dobra, no okej, okay, próbujemy znowu pójść w... Może raczej tutaj byśmy poszli. No dobra. Musimy chyba iść jakoś tak bardziej na prawo, coś w tym stylu. O ile pamiętam, tam było to wejście, wyjście. Okej. No dobra, pełne skupienie, długa, prosta. W ogóle do zbudowania tego labiryntu użyłam tylko i wyłącznie rzeczy z gry podstawowej, także jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście wam ten labirynt udostępnię. Aha, z powrotem ślepa uliczka. Więc oczywiście zachęcam was do tego, żebyście sami spróbowali, jaka to jest naprawdę fantastyczna zabawa. I żeby wejść w tryb takiej pierwszej osoby, jak ja tutaj jestem, potrzebujecie kliknąć Shift i Tab za jednym razem. No i dalej to już będziecie wiedzieli, jak się mniej więcej tym steruje. Ja się tu zgubiłam, słuchajcie. Czy tutaj mogę przejść? Bo ja tak chodzę, ale tu jest chyba pusta uliczka. Ja już tutaj byłam chyba kilka razy, nie? Ja nie umiem tego. Jej. Ja się cały czas kręcę. No, muszę przyznać, że nie do końca tutaj jest dobra widoczność. Zaraz w ogóle się zrobi ciemno. Specjalnie też na tą okazję sobie zamontowałam w tym labiryncie lampy, także tutaj nie powinno być żadnego problemu, jeżeli chodzi o światło. No, ale zobaczymy, bo można się zdziwić. Czy ja teraz dobrze idę? To jest pusta uliczka. Mam wrażenie, że tu już byłam. No, ale to w końcu labirynt, który sama budowałam, więc
więc mogę mieć takie wrażenie. Okej. Okay. Ej, udało mi się znowu trafić do wejścia. Super jestem. No dobra, no to skoro tak bardzo mocno tutaj mi nie idzie w tym kierunku, to może lepiej tutaj pójść sobie na prawo. I teraz może pójdzie mi trochę łatwiej. Nie wiem, mam nadzieję. Zobaczymy. Tu są takie długie te ścieżki. W ogóle robi się naprawdę ciemno, także mam nadzieję... jaki księżyc. Więc mam nadzieję, że tutaj zaraz sobie... O, właśnie. Oświetlenie włączę. Dobrze, dobrze. Pójdziemy w tym kierunku. Okej. Dobra, kolejna długa prosta. Uwielbiam ten tryb. To nie, raczej powinnam pójść tutaj. Myślę, że jestem już bliska wyjścia. Okej, jeszcze nie. No dobra, dobra, dobra. A co, ale uda mi się. Uda na bank. Myślę, że w ogóle nie powinno być tutaj żadnego problemu. I czy tutaj jest gdzieś wyjście? Ja pierdzielę, jak ja błądzę. Ej, to jest niesamowite. Wracając do tematu, tak jak już wspominałam, zachęcam was do tego, żebyście sobie sami spróbowali, jak to działa. Tryb pierwszoosobowy, tak jak mówię, jest łatwy. Oczywiście trochę kołysze, ale naprawdę jest to fajny sposób na rozrywkę. Ej, udało mi się. Udało mi się. Słuchajcie, wyszłam. Udało mi się. No, kochani, proszę ja was bardzo. Jestem mistrzem swojego labiryntu. Teraz sobie oczywiście zobaczymy, jak to wygląda. O, tutaj było wyjście. No tak, nie było to łatwe. Tak jak już wam mówiłam, moja orientacja w terenie bywa też różna, więc wybaczcie mi, że trochę kołysało. Myślę też, że w przyszłości mogłabym zbudować nieco większy ten labirynt, tak jak już wam mówiłam, na poziomie chociażby średnim. Zostawcie mi 2000 łapek w górę, tak żebym widziała, że faktycznie jesteście zainteresowani tym tematem, a ja postaram się coraz to nowszy labirynt po prostu odpicowywać tak, żeby może dodawać jeszcze jakieś utrudnienia, czy coś w tym stylu. Kochani, kończymy ten odcinek, ja wam bardzo pięknie dziękuję za to, że byliście ze mną przy tym moim śmiesznym challenge'u. Możecie oczywiście go sobie ogrywać sami na mojej mapie, także znajdziecie wszystko w galerii, a ja już teraz kończę odcinek. Dzięki za uwagę, dziękuję moim wspierającym. Na razie, cześć, pa!